Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tab vs. Spację. Adam Polak. Andrzej Wysoczański. Na co dzień w TSH, w The Software House pomagamy budować fajne aplikacje i fajną architekturę, a po godzinach dzielimy się wiedzą w tym podcaście. Andrzej, o czym dzisiaj będzie? O, dzisiaj robimy Back to the Future. To jest idealna nazwa tego. Dokładnie, nazwa odcinka Perfect, powrót do przeszłości, bo moi drodzy, wpadliśmy na bardzo ciekawy artykuł parę miesięcy temu, a niedawno na podstawie tego artykułu była mega ciekawa preska. Chodzi tutaj o Pragmatic Engineer i cały wywód o tym, jak zmieni się development w tym roku, albo dokładniej w przyszłości, co tak naprawdę będzie mega istotne. Kawał dobrego materiału, który w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie mówi, że czeka nas rewolucja. No tak, ale rewolucja w czym? W samym developmencie? W podejściu do developmentu? Właśnie to o tym powinniśmy gdzieś tutaj porozmawiać. Ja bym powiedział, że rewolucja we wszystkim. Tak, ale nie chodzi tutaj o to, że nie wiem, wywalimy Reacta, wywalimy Node'a. Nie, broń Boże, Node zostanie, React zostanie, PHP, Java, wszystkie frameworki będzie. Tak naprawdę będzie wszystko, ale sposób, w jaki będziemy do tego podchodzić, jest diametralnie różny, nie? Bo wiesz, recepta na sukces w 2022-2023. Mikroserwisy, mikrofronty, pewnie Golang. Nie? Wszystko to pakujesz, 10 różnych języków programowania, w sensie... Jeszcze o Pythonie zapomniałeś, bo to już były czasy AI. Czasy AI, czasy data, racja, to tutaj wiesz, data engineering, Python, więc TypeScript, jakiś język backendowy, czyli Golang na przykład, do tego Python, do tego oczywiście mobilka w dwóch wersjach. Oczywiście. Nie? Osobno Android, osobno iOS, top notch, musi być wszystko na wysokim poziomie. Wiesz, mamy pieniądze od inwestorów, trzeba je dobrze spożytkować, nie możemy ich zostawić, musimy je wydać, więc idziemy po prostu pełną parą. Tak, dlatego robimy wszystko cloud native, ale jednocześnie on-premise, czyli na Kubernetesie. Nie? Wiesz, osobny, osobny rozbudowany team DevOps, który będzie zarządzać całym tym klastrem. Wszystko musi być, wiesz, naprawdę pierwsza jakość nie może być niżej. Nie? I to jest ten moment, kiedy pierwszy raz możemy powiedzieć chyba, że skończyło się Eldorado. Myślę, że w tym sezonie będziemy mogli to liczyć. Ile razy Andrzej powie koniec Eldorado. Nie, uwielbiam to stwierdzenie po prostu w odniesieniu do IT. Ale no, budzimy się w trochę nowej rzeczywistości. Znaczy, tak jest, nie ma co ukrywać, jest trochę inna rzeczywistość, w szczególności my jako firma usługowa też. To widzimy kompletnie inny punkt widzenia, czy to klientów, czy generalnie podejścia do tego, co będziemy dewelopować i jak będziemy dewelopować. Nie? Bo wiesz, przez lata fajnie było tworzyć takie skomplikowane systemy, czasami bym powiedział nawet przekombinowane. Wiesz, mieliśmy sposobność do tego, że mogliśmy zasypywać te projekty masą ludzi, nie? Bo tak jak mówię, inwestorzy chcieli tego, mieli na to fundusze, mieli na to pieniądze i nie wymuszało to na firmach, czy na startupach kombinowania tego, jak zrobić to w najbardziej optymalny sposób, tylko po prostu mieliśmy wiadro pieniędzy i róbcie co chcecie. Nie? I tak było, wiesz, tak było dodatkowo, wiesz, skoro mamy, wiesz, ogromne fundusze, no to wykorzystajmy je w taki sposób, żeby to było z góry przygotowane na ogromną skalę, tak, na ogromną wydajność, nie? Żeby używać najlepiej. Ja pamiętam kiedyś, wiesz, był taki cały wywód o tym, dlaczego mikroserwisy są fajne, nie? I ten wywód mniej więcej sprowadza się do tego, że po pierwsze możesz sobie wydzielić, skalować niezależnie jakieś małe części, a po drugie możesz dobrać do tych konkretnych części najlepsze możliwe technologie, które rozwiązują ten problem w najlepszy sposób, nie? Tak. Więc wiesz, jak potrzebujesz jakiś, nie wiem, silnik streamingowy, to użyjesz jakiś niskopoziomowy język, jak potrzebujesz wyświetlić jakieś webówkę, to nie wiem, użyjesz tam Node'a, TypeScript, a gdzieś indziej wrzucisz sobie jeszcze Pythona i coś innego, nie? I Java, żeby było ładnie. Nie? No dokładnie. Nie mieliśmy żadnych łańcuchów, żadnych granic i uważam, że to trochę rozbestwiło nas. Tak, chciałem użyć to słowo. Ale też trochę zablokowało tą taką pomysłowość i
możliwości optymalizacji. Nie, w ogóle nie braliśmy optymalizacji. Znaczy, tak, bądźmy szczerzy, nikt o tym nie myślał. Tak. Nie? Generalnie jak potrzebowałeś skalować zespół, no to dobra, tutaj mam team golangowy, szukam golangowca, tutaj mam team Pythonowy, Pythonowca, tutaj mam frontend, to kogoś najlepiej znającego ten konkretny framework, nie? Jeszcze najlepiej w tej wersji, żeby było optymalnie. Nie? Bo po co uczyć? Po co? No dokładnie. On ma wejść i ma robić. Nie? No dokładnie tak było. Nie? I teraz wiesz, okazuje się, że z czasem to przynosi dość duże trudności w utrzymaniu tego zespołu. To jest spoko, kiedy wiesz, pula dostępnych ludzi jest duża, kiedy fundusze na rynku są ogromne, a teraz nagle okazuje się, że mamy o wiele mniej osób i mamy dostarczać dokładnie to samo, tyle samo, w tym samym czasie, i robi się problem. A mamy 50 mikroserwisów do zarządzania w 15 różnych technologiach. Nie? Tak, no i to jest, wiesz, ten przykład, który gdzieś tam podawaliśmy sobie wcześniej, że no potrzebuje dodać jeden mały feature i muszą nad tym pracować trzy zespoły, tak? I robią to przez półtorej miesiąca, żeby, nie wiem, wyświetlić jakąś notyfikację na aplikacji, bo muszą się skomunikować z trzema mikroserwisami i zarządzić nie wiadomo jaką ilością danych. Wiesz, bo okazuje się, że my możemy zacząć dopiero jak wy skończycie. Tak. Deploy to w ogóle musimy zrobić jakoś tam po kolei. Jasne, ktoś powie feature flagi. No okej, okay, no to robimy równolegle, odpalamy feature flagi, ale ostatecznie to i tak musimy się połączyć i ostatecznie cały deploy ten końcowy deploy funkcjonalności odbywa się dopiero jak wszyscy skończą, nie? Mhm. I teraz inne harmonogramy urlopów, inne coś tam, nie? Nieobecności, nagle okazuje się, że feature, który jedna osoba prawdopodobnie, gdyby miała dostęp do pełnego codebase'u, wszystkich możliwych rzeczy naraz, mogłaby zrobić, nie wiem, w jeden sprint, to robimy w sprintów 5, 6, 7, nie? Bo tak to jest po prostu rozmyte na roadmapie. Tak. Ale wiesz, bo to jest też osoba, która musiałaby to umieć zrobić w tych innych częściach systemu. Tak, nie? Albo, bo właśnie to jest ciekawy temat, nie? Że to wcale nie musi być ktoś, kto musi potrafić to zrobić, tylko ktoś, kto czuje, że w razie czego będzie w stanie to zrobić, że będzie mógł wejść w te inne obszary. Problem nasz, taki powiedziałbym inżynierów, software developerów, jest taki, albo był taki, że jednak zamykaliśmy się bardzo wąsko na konkretną działkę, nie? Że jeżeli ja robię Node'a i ktoś przyjdzie do mnie, weź tutaj, stwórz jakiś mały komponent w Reakcie, to powiem, nie, ja robię Node'a, nie? Jeżeli robię Pythona, robię Pythona, nie? Jeżeli jestem na froncie, to nie, backend, co to jest? No. To jakieś tam średniowiecze, tak. Tam nie ma kolorów. Niech to ktoś inny zrobi, ja tego nie będę dotykać, nie? I wiesz, i nagle budzimy się w rzeczywistości, gdzie teraz mówią, ej, ale jesteś jedynym deweloperem tej części, tu nie ma, że możesz tego nie zrobić, tu trzeba to zrobić, zajmie ci to dłużej, ja to rozumiem, musisz się czegoś nowego nauczyć, też to rozumiem, no ale summa summarum dojdziemy do sytuacji, gdzie tak naprawdę jesteś w stanie w pełni zrobić ten konkretny feature od A do Z. Tak, nie? jesteś w stanie wziąć całą odpowiedzialność za niego, czyli zrobisz go na froncie, na backendzie, do tego jeszcze go sam przetestujesz i sprawdzisz, czy działa. I jeszcze zdeployujesz. I na końcu go zdeployujesz. Więc, moi drodzy, shift left w nowym rozumieniu wchodzi... Na pełnej. Na pełnej. To jest ten pociąg, który nie chce się zatrzymać. Nie? Tak, i to może się wydawać, że o, tam sobie gadają. Nie, to widzimy to po prostu, co się dzieje na rynku. Przychodząc, nowi klienci, którzy do nas przychodzą, oczekują właśnie takich rozwiązań. Tak. Wiecie, osoby, które będą w stanie zrobić coś od A do Z, a nie, że on potrzebuje nie wiadomo jak bardzo rozmuchany zespół, żeby dowieść jakąś tam małą rzecz. Tu widać ciekawy mindset kompozycji teamu. Jaki był kiedyś i jaki jest teraz. Kiedyś dwa frontendy, dwa backendy QA. Obecnie coraz częściej ta kompozycja zmienia się trzech full stacków. Tak. Natomiast jest tu taki pewien haczyk. To nie jest tak, że bierzemy trzech dowolnych full stacków. Nie, broń Boże. Nie? Bierzemy full stacka, który jest full stackiem, ale specjalizuje się w backendzie. To znaczy, że ma te, wiecie, ten słynny T-shape. Tak. Nie? Że nagrywaliśmy kiedyś o tym odcinek, także możecie gdzieś tam poszukać. Jego główna specka, to w czym jest ekspertem, to jest backend, ale potrafi robić też wszystko inne. Nie? Następnie bierzemy full stacka frontend.
Jego główna specka to frontend, ale w razie czego... Ale endpoint doda na backendzie, tak? Dokładnie, nie? Jak wiesz, jak już ma gotowy tak jakby fundament całego nie backendu... Nie zrobi jakiejś nie wiadomo jakiej tam, wiesz, architektury na tym backendzie, tak, i tak dalej. Umie to przeczytać, umie dodać jakąś funkcjonalność i to jest wystarczające. Architektura jest już gotowa, tak, już jest przygotowana, standardy są ustalone, to zrobił ten full stack, tak, backendowy, nie? Okej, wszystko spoko. No i teraz pojawia się temat, trzeba zrobić endpoint, który tam zwraca z baski te konkretne dane. No to nie woła tego backendowca i nie mówię mu, ej, wystaw mi ten endpoint, tylko mówi, dobra, to zrobię sam. Tu mam pokazane, jak to zrobić, mam przykłady, wchodzę w kod, patrzę, ok, daję do code review mojego full stack backendowca, on mówi, spoko. Albo popraw to i to i na przyszłość pamiętaj. I wystarczy, już masz, wiesz, od razu naukę przy tym, nie? I lecisz dalej, kolejny feature, nie? I w drugą stronę to działa tak samo, nie? Ten backendowiec, nie wiem, dostaje taska, że na tabelce ma wyświetlić dodatkową kolumnę, nie? No to nie woła teraz frontendowca, żeby ten wszedł i tam dodał kolumnę do, w Reakcie do komponentu tabelki. Nie? No tylko... tak, dodaje sobie kolumnę, dodaje sobie, wiesz, dane na backendzie i ma ograne. No dokładnie, wiesz, daje tutaj odpowiedni proces code review, testy, ok, śmiga. Nie? No i właśnie, wiesz, taki zestaw, zespół full stacków okazuje się, że pomimo jest mniejszy, że jest mniejszy, to jest efektywniejszy. Mm. I to bardzo często jesteśmy w stanie po prostu obecnie potwierdzić w projektach, że efektywność zespołu, który pozwala, który tak naprawdę, wiecie, to jest ten słynny cross-funkcyjny zespół, tak, nie? Że... Ale wiesz, zobacz, ile to problemów ci załatwia, jakieś urlopy, choroby i tak dalej. W momencie, jak masz mały zespół, 1 plus 1 albo 2 plus 2 i niech się backendzi pochorują, pójdą na urlop albo cokolwiek innego, no to ten, no to praca stoi. To wtedy frontend będzie do przodu przed backendem, jeżeli nie potrafią nic tam ruszyć. Okej, nie ma tych backendów, zrobimy to wolniej, ale ta praca dalej będzie szła równolegle, dalej będziemy dostarczać wartość dla klienta. I teraz wiesz, dla mnie piękną częścią tej układanki jest to, co się teraz dzieje w narzędziach AI. Bo dawniej to byłbym w stanie dyskutować o tym, czy każdy jest w stanie w miarę efektywnie, szybko wejść w nowe tematy z obszarów, których do tej pory nie tykał. Nie? Obecnie, patrząc na różne artykuły, ankiety, które zostały przeprowadzone, wiesz, na przykład w jaki sposób różne firmy wykorzystują AI, to dwa najpopularniejsze tematy, w sumie trzy najpopularniejsze tematy, to są bezpośrednio powiązane z tym, że z pomocą AI, z pomocą czy to ChatGPT, najpopularniejsze z tego, co tam wyczaiłem, jest Copilot Chat. Większość osób używa Copilota nie dlatego, żeby dostawać niezłe tam podpowiedzi, tylko, do czata, tylko żeby gadać z czatem. I obecnie jest też wersja dla JetBrainsa. Oczywiście JetBrains też chyba tam wystawił swoje AI deweloperskie, więc no, ta konkurencja tutaj ewidentnie rośnie, ale summa summarum używają je po to, żeby właśnie wchodzić w te nowe technologie, nie? Albo żeby zastępować, może nie zastępować, ale żeby uzupełniać braki, które mają. Przykładowo masz wystawić coś, masz postawić klaster kubernetesowy, jesteś backendowcem. Prawdopodobnie w życiu nie widziałeś na oczy, jak wygląda Kubernetes. Nazwę to kojarzy, że to jest to coś trudnego, czym zajmują się DevOpsi. Tak. Nie? No i nagle mówią ci, no to musisz wejść tam, postawić, bla, bla, bla. I mówisz, o kurde, niewykonalne. Nie? Chyba, że. Chyba, że wejdziesz sobie w Copilot Chat i zaczniesz z nim pisać. I hej, jak postawić klaster? Podaj mi tutaj jak przykład, jak można zacząć, nie? A potem jak dodać to, jak dodać to? I okazuje się, że... Sprawdź, czy to jest okej. Okay. Okazuje się, że pomimo te rzeczy mogą być błędne, bo halucynacje to jest fakt, nie? To mimo wszystko, jeżeli są walidowane potem przez doświadczone osoby lub po prostu jesteś w stanie metodą prób i błędów tak naprawdę zobaczyć, że to działa, to przyspiesza. Tak, dokładnie, ale to jest, wiesz, nawet to już też o tym rozmawialiśmy kiedyś, nawet przesyłanie tych błędów z powrotem do tego Copilot Chata, że hej, słuchaj, dostałem taki błąd. O, dostałeś taki błąd? No to zmień to i to. A teraz dostałem taki błąd. A, taki? No to teraz jeszcze zmień to, to i to. Okej, teraz jest wszystko na zielono. No to sprawa załatwiona, nie? Więc wiesz, to nie jest też tak, że dostajesz jakieś tam rozwiązanie i ono będzie działać od razu. Trochę wiedzy, trochę gdzieś tam przeczytać i wesprzeć się tym czatem jak najbardziej do ogarnięcia, nie? I wiesz, i to
to dla mnie pokazuje, wiesz, taki ciekawy kierunek, nie? Że z pomocą właśnie tych dodatkowych narzędzi obecnie ten trend shift left naprawdę nabiera mocno na sile, nie? Bo po prostu mamy możliwości, mamy kompletnie nowe narzędzia, których dawniej nie mieliśmy. Wiesz, ja przez długi czas byłem totalnym, pomimo że robiłem frontend, to byłem totalnym hejterem, że za każdym razem jak musiałem teraz wrócić i tam, nie wiem, porobić jakieś rzeczy na froncie, wystawić sobie jakiś komponent, to po prostu mnie to tak wkurzało, nie? Ale znalazłem sobie rozwiązanie. Piszę z czatem, żeby on to za mnie robił. No, myślałem, że zatrudniłeś Hindusa. Nie. Rozwiązanie... On mógł chcieć więcej niż $20 miesięcznie. Dokładnie. $20 miesięcznie. Tyle potrzebuję. W sumie to Copilot jest tańszy. A, no, bo to na Copilot. Chyba nawet 15 teraz. No, panie. Więc wiesz, piątka zostaje na kawę. A wiesz, że i tak z tyłu w końcu siedzi Hindus, nie? Nie ma znaczenia dla mnie. Ostatecznie widzę, że to działa, nie? Ostatecznie widzę, że dostaję tutaj po prostu konkretne komponenty, konkretne informacje, konkretne dane. Czy są perfekt? Pewnie nie. Pewnie nie, ale masz efekt. Masz zrobione, wartość dostarczona, jest. Dokładnie, nie? I wiesz, i teraz to, ten trend cały, on nie tylko wpływa na to, wiesz, jak będą budowane zespoły. Na początku powiedzieliśmy takie piękne słowo, mikroserwisy. Mm-hmm. Nie? Pamiętam po prostu czasy, kiedy przychodzili do nas klienci, jeszcze w sumie nic nie mieli postawione, nie wiedzieli co zrobić i już zaczynali stwierdzeniem, no my chcemy to na mikroserwisach, nie? Najlepiej z blockchainem. Tak, najlepiej z blockchainem i jeszcze, żeby tam obowiązkowo na 100% potrzebujemy auth service, bo najczęściej to ludzie się tam uwierzytelniają, więc potrzebujemy mieć, to musi być osobno. Nie ma opcji, nie? No i jeszcze własne te SSO. Nie? Bo najważniejsze, nie? SSO, takie słowo klucz. Nie? Jak mówisz, że masz w systemie SSO, to... O, już jesteś gość. To wszyscy mówią, a bezpieczne. Nie? No. I co ciekawe, teraz nagle wszyscy są zakochani w monolitach. O, popatrz. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Wiesz, że monolity takie złe dawniej, a teraz nagle, o, zacznijmy monolitem. No. Co się stało? To jest, wiesz, jakbym przespał zeszły rok, to nagle bym się obudził tutaj, wiesz, tak wchodzę, budzę się i gdzie ja jestem? No. 10 lat temu? Co jest? No właśnie to jest to tytuł naszego odcinka, ten powrót do przyszłości. Pokazuje, że jednak te stare rozwiązania nie były takie złe. W sensie może nie całkowicie rozwiązania, podejście do tego programowania. Ale ja i tak uważam, że głównym czynnikiem jest to, że musimy to optymalizować. I tutaj mając narzucone te właśnie łańcuchy, granice, cokolwiek, zmusza nas to do wymyślania rozwiązań, które będą jak najbardziej optymalne i kosztowo, i optymalne do doboru zespołu i zarządzaniem tą całą aplikacją. I myślę, że to jest, wiesz, taka kwintesencja tego doboru rozwiązań, nie? Bo jeszcze parę lat temu praktycznie wszystko było robione custom, nie? Za każdym razem, jak ktoś do nas przyszedł, to no, że to musi być custom, bo my jesteśmy wyjątkowi. Tak, nie? To nie możemy mieć tak jak inni. Nie może być coś, co tam ktoś używa, musi być custom, albo nie będziemy, wiesz, płacić miesięcznie za coś, nie? Okazuje się, że obecnie idziemy coraz mocniej właśnie w... Może tak, żeby to dobrze wytłumaczyć, to nie są takie typowe monolity, że wszystko tam upchamy. To są monolity, które są dobre zbudowane, wiesz, taki modularny monolit, wszystko przygotowane na to, że w moment, kiedy pojawi się ta konieczność większej skali, to możemy to wydzielić. To wydzielamy. Tak. Nie? To jest wszystko brane pod uwagę. Nie? Ale następnie jest kolejny punkt, nie? Gdzie wchodzimy w jakiś tam, nie wiem, mamy... Jest takie w ogóle ciekawe stwierdzenie, że dobre startupy są w stanie wejść na produkcję z MVP w 100 dni. Mm-hmm. I wiesz, w 100 dni, żeby coś dowieść, jak sobie tak realnie stary, na to spojrzysz... Stary, z Kubernetesem, mikroserwisami, mikrofrontami, to za 100 dni może byś miał architekturę postawioną. Dobra. ale w tym jest dużo prawdy. Jeżeli masz coś postawić w 100 dni albo z niskim budżetem, to musisz używać
rzeczy, które już istnieją na rynku, są sprawdzone, nie? I wiesz, zamiast budować custom recommendera, użyj, nie wiem, Recombi, nie? Tak. Zamiast budować CMS-a, używasz jakiegoś storyblocka, tak, Contentfula, cokolwiek. Nie? Składasz po prostu rzeczy z klocków, tak. Budujesz coś, znając po prostu różne rozwiązania, zamiast budować kolejnego Alpha, użyj Alpha Zero, Fusion Alpha, Keycloaka, cokolwiek, w zależności od wymagań, które masz. Czy to, wiesz, ma być self-hosted, czy to może być w cloudzie, może być subskrypcyjne, czy ma być open source'owe, czy nie ma być open source'owe. I daję sobie, nie wiem, paznokcie obciąć, że koszty zakupu tych wszystkich usług będą dużo, dużo tańsze niż opłacenie zespołu, który ci to napisze przez najbliższe, wiesz, te subskrypcje przez najbliższe 2 lata spokojnie masz opłacone kosztem tego zespołu. Prawdopodobnie tak, do momentu, do którego nie znajdziesz jakiegoś feature'a, który jest ci niezbędny tylko tak, tobie. Tak, tylko wiesz, jesteśmy na początku projektu. Tak, wystartujmy, rozumiem, zacznijmy zarabiać pieniądze. Mamy kasę, okej, okay, przepisujemy to, przepisujemy to, przepisujemy tamto. Dokładnie. Nie? I to jest, wiesz, to jest znowu coś, co można nazwać, wiesz, taki modernization roadmap, nie? Że, wiesz, wizja, nie? Jesteśmy tu, na początku robimy tak, po takim okresie będziemy robić tak i tak, nie? Nie budujmy od razu, nie wiem, skomplikowanych mikroserwisów, tylko zaplanujmy, że pierw zrobimy wersję taką, będzie obsługiwać taką ilość użytkowników. To nie jest tak, że monolitu się nie da skalować. Jasne, że się da, nie? Tylko masz pewien koszt, że jak skalujesz monolit, to skalujesz całą aplikację, tak, a nie tylko tam wybrane punkty, nie? To jest ta największa różnica, nie? No ale jakim cudem na starcie będziesz wiedział, nie będziesz, które punkty naprawdę są najczęściej oblegane, pomijając auth service? No. Ale właśnie to jest to, to też widać po tym, jak klienci do nas przychodzą. Tacy klienci, którzy już mają swoją aplikację przez 5-7 lat i przychodzą, i mieliśmy już takie przypadki, nie pokażemy wam nawet tego kodu, żebyście się czasami czymś nie zainspirowali, macie nam to napisać od zera, nie? Pokażemy wam, jak ta aplikacja działa i tak dalej, sobie robimy warsztaty, wszystko pięknie, ładnie, planujemy całą tą aplikację od nowa, ale oni mówią, nie, 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 to jest tak napisane, to jest tak rozległe, tu mamy 4 bazy danych, 50 mikroserwisów, my nie potrafimy tym zarządzać. Przez ostatnie lata ta aplikacja się tak rozrosła, że klient tam, nie wiem, potrzebował chyba 40 czy 60 osób, żeby w ogóle zarządzać tą aplikacją i dodawać tam jakieś feature'y. To jest masakra. I oni przychodzą teraz, okej, okay, zarobiliśmy na tym kupę kasy. I to jest moment, gdzie chcemy to napisać od nowa, żebyśmy mogli zmniejszyć koszty utrzymania tej aplikacji. I to, wiecie, to jest właśnie moim zdaniem dość istotny punkt, nie? Że klienci naprawdę przychodzą po to, nie po to, żeby dodać kolejne moduły do tej ogromnej kobyły, po to, żeby rozszerzyć zespół, tylko właśnie głównym celem, to może jest smutne, ale jest, my chcemy ten zespół zmniejszyć. Tak. Chcemy zarabiać kasę i wiemy, już się tyle nauczyliśmy, że wiemy, że da się to zrobić prościej. Nie, nie potrzebujemy 40 osób, 15 nam wystarczy. Nie? Powiedzcie nam, jak dobrać te 15 osób, jakie mają mieć kompetencje, jakie technologie mamy używać, co powinniśmy przepisać, co powinniśmy w ogóle kupić, co powinno być, nie wiem, hostowane on-premise, co powinno być SaaS-em. Dajcie nam, wiesz, pełny wgląd na taki experience, jak to zrobić, jednocześnie zachowując wszystkie feature'y. No dokładnie. I na tej podstawie po prostu pokażcie nam krok po kroku, jak do tego dojdziecie, nie? Mhm. To jest to, co obecnie ma miejsce. Tak, nie? I to się dzieje non-stop. Non-stop. Jest bardzo mało klientów, którzy przychodzą, hej, dostałem mega finansowanie, robimy startup, róbcie co chcecie. Są inni klienci, którzy przychodzą do nas, pomóżcie mi zdobyć to finansowanie. Tak, i teraz ja muszę zrobić to na tyle optymalnie, żeby oni chcieli mi dać na to pieniądze. Tak. Jednocześnie, wiesz, mamy pokazać coś działającego, jakiś POC, MVP, tak, zwał jak zwał, ale niskim kosztem. Po to, to jest żeby te dostać, twoje 100 dni. To jest te moje 100 dni, nie? Że po to, żeby dostać hajs i potem dopiero myśleć o czymś innym, nie? Najczęściej to nie będzie inne, najczęściej to będzie po prostu rozwój tego istniejącego według konkretnej roadmapy, gdzie dochodzimy do jakiegoś konkretnego punktu. Po drodze pewnie jest 3 razy zawracamy, bo okazuje się, że coś nie do końca jest tym, co chcemy, nie? Obecnie ten ekosystem, ten świat gotowych rozwiązań jest tak rozbudowany, że jak rzucimy dowolną frazę, nie wiem, tłumaczenia, to znajdę bardzo szybko 50 różnych rozwiązań, które będą się różnić minimalnie,
Ale to oznacza, że prawdopodobnie znajdę rozwiązanie, które rozwiązuje mój problem tam, nie wiem, w 90%, tak. Nie? To samo rekomendacje, to samo jakieś systemy wyszukiwania. Multum naprawdę możliwości, w zależności od use case'a, którego potrzebujemy, czy ma być hostowane u klienta, czy ma być tylko online, czy musi się znajdować w Europie, w Stanach, w dowolnym miejscu na świecie, wszystko po prostu da się załatwić, da się znaleźć takie rozwiązanie, mhm. które nie będzie wymagało, żeby klepać cały ten system od zera, nie? Tak. W pełni custom. Tak, nie? Tak. Bo to jest niepotrzebne, to jest naprawdę niepotrzebne. Musimy sobie powiedzieć wprost, nie? Od zawsze architektura miała rozwiązywać problemy biznesowe i miała być tak naprawdę wartością dla biznesu. To znaczy, że miała być elastyczna, żeby się dało łatwo dodawać feature'y, miała być skalowalna, żebyśmy nagle w którymś momencie, jak nie wiem, opublikujemy najnowszy film na naszym portalu streamingowym, to nam po prostu nie padnie cała apka, bo ludzie chcą oglądać, a nie mogą, nie? I miała być tak naprawdę optymalna kosztowo, nie? Żebyśmy kurde nagle nie zbudowali po prostu potworka, który pochłania nam 80% marży tylko dlatego, że mamy po prostu takie, a nie inne rozwiązania. Nie? Słowo kluczowe, lean, nie? Że ma być chude, ma być wydajne, ma być nieprzekombinowane, nie? Po to, żeby ta architektura tak naprawdę dała bardzo konkretną wartość, nie? Czyli, że wiesz, nie jest przekombinowana, nie? Jest stworzona po to, żeby była elastyczna, nie? Żebyśmy łatwo mogli dodawać szybko nowe feature'y. Jest optymalna kosztowo, nie? Żeby nagle nie wydawać z połowy marży tylko na tą jedną głupią rzecz. Nie? No, tutaj wiesz, dodajmy jedną rzecz, że to też nie chodzi o to, bo to też można zrobić źle, właśnie skorzystanie z wielu serwisów zewnętrznych w jakiś nieodpowiedni sposób, źle to pointegrować i tak dalej. Potem będziemy uwięzieni do tych serwisów i nagle nam rachunki będą, wiesz, rosły do kilkunastu tysięcy dolarów miesięcznie, bo to też zawsze trzeba zrobić z głową, żebyśmy zawsze mieli tą furtkę wyjścia z tego serwisu, nie wiem, zmienienia go na inny albo napisania właśnie czegoś customowego, nie? Więc to też nie jest tak, że stawiamy tą aplikację i mamy 50 zewnętrznych stasowych, wiesz, usług i wszystko nam tu działa. No nie, nie, ta architektura właśnie, to co powiedziałeś, ona musi przewidywać te wszystkie rzeczy, które się będą działy w przyszłości z tą aplikacją, nie? Czyli musimy mieć opcję wyjścia z tych serwisów dodatkowych, nie? Generalnie widać, że idziemy trochę w takim kierunku, wiesz, one man army, nie? Żeby były osoby, które są w stanie tak naprawdę, jak dostaną zadanie, to je dowiozą. Tak, i zrobimy od A do Z. Od wytworzenia kodu poprzez przetestowanie do deploymentu. Mamy dokładnie, całą wartość. Nie? I to jest ten ważny punkt, nie? Bo co znaczy testowanie? Nie? To nie chodzi o to, żeby, nie wiem, napisać testy, unity. Nie? To chodzi o to, żeby się upewnić, że to działa. Tak. Nie? Tak. Że naprawdę, wiesz, bierzesz, odpalasz tą mapkę, klikasz i patrzysz, działa, nie? Jeden use case, drugi use case, trzeci use case, nie? Okej, okay, wszystko fajnie, nie? Śmiga, potwierdzone, daje pieczątkę verified by me. Tak, i wiesz, mamy potwierdzone to w paru projektach, że narzucenie tego obowiązku na deweloperów, na początku może nie byli szczęśliwi, ale później, gdy oni mają w głowie, że nie mogą zrzucić tej odpowiedzialności na osobę trzecią tak naprawdę, która to sprawdzi za nich, będą zwrotki, wydłuża się czas produkcji tego feature'a, to jest po prostu masakra. A jak oni wiedzą, że oni są za to odpowiedzialni, to jednak tych zwrotek jest dużo mniej. Biorą sobie to do serca, że to okej, okay, to... Czyli no jest tak, a czy wiesz, generalnie jest takie poczucie, że jeżeli wiesz, że nie będzie nikogo innego, kto może się tym zająć zamiast ciebie i to ty musisz to zrobić, to weźmiesz tą odpowiedzialność. Tak. Nie? Generalnie wiesz, to jest to samo, dlaczego, to jest ten sam problem generalnie z wieloma rolami w jednym zespole. Są sytuacje, kiedy to ma sens, kiedy masz coś bardzo wyspecjalizowanego, nie wiem, jakiś element związany z przetwarzaniem obrazów computer vision, nie? Wątpię, żeby, wiesz, nagle każdy w zespole był w stanie tutaj coś zmienić, coś zmodyfikować, nie? Natomiast no, mamy bardzo dużo takich sytuacji, kiedy przez to, że mamy taki, a nie inny podział, to
tak naprawdę wchodzimy w taki tryb, ja zrobiłem swoje. Dokładnie, ale teraz wiesz, to jest tutaj odpowiedzialność. Podaliśmy przykład tego QA, nie? Ale to jest właśnie to samo, co mówiliśmy wcześniej, że te backendowe rzeczy robi frontend. Frontendowe robi backend, a wszyscy robią jeszcze to quality. Nie? Tak, tak. Jesteśmy za to odpowiedzialni, musimy to zrobić. Ja nie mówię, że my mamy wyrzucać QA-ów z projektu. Oni powinni mieć zupełnie inną rolę. Nie? Oni powinni być odpowiedzialni za całościową jakość danej aplikacji. Mhm. Nie? Znaczy, wiesz, ja się totalnie zgadzam, bo bardzo często doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie tak naprawdę dev to mógłby w ogóle nie testować. Tak, dokładnie. Bo ostatecznie to i tak to QA będzie testować. Przecież nie? Jak ja słyszę, że na przykład ktoś nawet nie odpalił swojego feature'a, który zrobił, bo mu się wydaje, że jest okej, okay, no to jest, wiesz, to jest masakra, nie? Nie odpalić feature'a, no. Hopie, ja na jednej konferencji słyszałem, jak wiesz, backendowcy to tylko w sumie API mieli postawione, bo po co potem? Po co frontend? Po co to klikać tam, patrzeć, czy nie to działa? Sensu. Nie ma sensu. Frontendowiec mi powie, że nie działa. Miałem kiedyś taki przypadek, jak poprosiłem właśnie backendowca, żeby mi coś sprawdził po iluś tam długim czasie projektu. On mówi, a jak ja ci mam to sprawdzić? Nie wiem, no odpal tą mapkę, zaloguj się. Ale jak to zrobić? Ale stary, ja tu nie mam frontu postawionego, jak ja ci mam to zrobić? Man! Wiesz, na tej samej zasadzie to też kojarzę opowieści, jak wiesz, jak od strony frontu cała apka była testowana na jakimś mock serwerze. No tak, dokładnie, ale to wiesz, to tych rzeczy można mnożyć, ale to się właśnie bierze z tego, że nie mamy tej odpowiedzialności wtedy za projekt. Tak. Bo możemy zrzucić na backenda, możemy zrzucić na QA, możemy zrzucić na kogokolwiek innego. I właśnie to jest problematyczne. Tego już nie ma tak. Nie? Powiedzmy sobie szczerze, że to było kiedyś faktycznie, takie rzeczy się działy. Teraz jest bardzo mocno ten trend brania tej odpowiedzialności. My też dużo czasu moim zdaniem poświęciliśmy w firmie, żeby ludzi do tego przyzwyczaić, że ta odpowiedzialność jest turbo ważna. Nie? Mhm. Klienci patrzą zawsze na ręce ludziom. Nie? I mówię, Eldorado się skończyło. Te czasy naprawdę już minęły, że zasypujemy te projekty nieskończoną ilością deweloperów i każdy sobie robi co chce. Nie, to tak już nie wygląda. Nie? Tu też widać takie, wiesz, oczekiwanie klientów. Ja wspomniałem o tym przypadku, wiesz, że all in TypeScript, mhm. Nie? To jest naprawdę prawdziwy przypadek. Podlinkujemy tą preskę, o której tutaj tak naprawdę mocno mówimy. Tam ten case jest bardzo dobrze opisany. Jak gościu po prostu wprost mówi, że najlepszą decyzją w ich firmie to było jeden język, jedna technologia, robimy wszystko. On do tego momentu się nie przejmuje, kto co zrobi, nie? Tak. W ogóle wydaje mi się, że nawet zamiast używać jakiegoś Terraforma, to używają tam Pulumi, który jest w TypeScriptie. Da się. Da się, wszystko się da, nie? Tak, wiesz, pełny cykl, tak naprawdę jeszcze testy oczywiście, wiesz, jakiś Playwright czy coś, TypeScript, nie? O. Wszystko się zgadza, jedna technologia, jedna rzecz. Tylko to potem idzie troszkę dalej nawet, nie? To idzie w ogóle w kierunku, gdzie używamy rzeczy, które jednym kliknięciem pozwalają nam zdeployować coś na wiele różnych platform, nie? Chociażby te aplikacje mobilne, nie? Trend, czy to React Native, czy .NET MAUI, bardzo mocno wpływa na to, że przestajemy myśleć, że na 100% potrzebujemy mieć osobną apkę mobilną na iOS-a, osobną apkę na Androida, nie? Ten taki one person framework, nie? Tak. Że wiesz, wchodzi jedna osoba, pyk, 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 na obu platformach w tym samym momencie. Tak, nie? Tak, to jest mega, mega ważne, popularne. Rozumiem, że są aplikacje, które wymagają naprawdę tych natywnych rozwiązań, tak, to jest oczywiste, nie? Ale jak tylko coś się da zrobić raz, a nie trzeba robić tego dwa razy, no to... Wiesz, nawet z punktu widzenia takiego ludzkiego, nie? No. Zamiast osobno mieć ludzi znających Swifta i osoby znające Kotlina, bo wydaje mi się, że teraz w Kotlina się chodzi tam w Androidzie, to bierzesz po prostu jednego React Native'owca albo po prostu osobę znającą najlepiej Reacta i React Native'a, to wtedy masz w sumie software inżyniera, jednego deva, mówisz... A okay, jeszcze jak ten od React Native ma background z mobilek, to stary jesteś ustawiony, no to tak, wszystko ogarnięte. Masz wszystko, dosłownie wiesz, nie, jak to zrobić. A jeszcze, jeżeli przed tym czasem robił backendy, to Jezu właśnie, to jest
ten gość. Tak, to tego potrzebujemy. Dokładnie. To dokładnie. Jest ten gość zrobi ci po prostu wszystko. Tutaj mu mówisz, musisz sobie wystawić endpointy, tu musisz zrobić to, tu musisz zrobić to. Nie, jeżeli trzeba wystawić jakąś inferę, to to zrobi i na końcu jeszcze przeklika tą mapkę. Tak. Nie? Nie na jakimś emulatorku, tylko dosłownie podepnie z telefon, wrzuci, ty pyk, 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 działa. Nie? Się rozmarzyłem teraz. Tak, a Andrzej teraz tak myśli, nie? O, takich ludzi to ja bym chciał mieć więcej. No, ale tak, no wszystko się do tego sprowadza tak naprawdę, do tego One Man Army, to jest bardzo dobre określenie. No. Wiecie, to nie jest tak, że teraz każdy... Do webmasterów. Do tak webmasterów. Był kiedyś i tak będzie znowu. Znaczy, dokładnie to jest moja myśl przewodnia, nie? Że wracamy tak naprawdę do czasów, kiedy wszyscy nazywaliśmy się po prostu webmasterami. Jak trzeba było zrobić stronkę, to nieważne, co tam trzeba było zrobić, to się robiło tą stronkę. No, dokładnie. Nie? Wracamy do czasów, kiedy monolity to nie będzie największe zło, tylko sensowne monolity zaczną się pojawiać, tak żeby to po prostu było efektywne. Wracamy do czasów, gdzie to całe przekombinowanie wcale nie będzie już aż tak istotne. I moim zdaniem wracamy do czasów, gdzie przez to, że budżety będą mniejsze, to rzeczy, które będziemy musieli wykonać, będą o wiele bardziej zafiksowane. Tak, nie? Że... to już teraz widać. To już, Adam, to jest po prostu ilość fixed price'ów, które przychodzi z rynku, to się robi standard powoli. Wiecie, to też oznacza, to się może wydawać śmieszne, nie? Ale to wpływa w pewnym stopniu na nasze podejście do estymowania. Nie? Mm-hmm. Bo teraz to tak sobie mówimy, no, że to będzie tyle do tylu dni i tak dalej. Nie? Idziemy w kierunku, gdzie jeżeli powiemy, że coś zajmie tyle i tyle dni, to jasne. Za tyle i tyle dni będziemy mieli zapłacone. Tak, jasne, możemy się pomylić. To nie jest tak, że to nie chodzi o to, że nie wiem, że jak się pomylimy, że ma być na dzisiaj, a będzie na jutro, to jest koniec świata. Natomiast odchodzimy od tego, gdzie no, nie miało być na dzisiaj, ale wyszło, że będzie za tydzień, bo wyszły nam jakieś magiczne problemy. Właśnie po to idziemy w kierunku, trochę bym powiedział, nudnych technologii, nudnych rozwiązań, czyli tak naprawdę sprawdzonych rozwiązań, które znamy, które wiemy, że mogą nam ten czas developmentu znacząco ukrócić, żeby ta pewność, że to będzie jutro, była o wiele większa. Nie? Że... No już tyle tych aplikacji napisali ludzie, że ta wiedza, świadomość, ile czasu coś zajmie, no powinna być po prostu bardzo duża. Tak, nie? I teraz wiesz, jak przychodzą nowe projekty, nowi klienci, to nie jest tak, powiedzcie mi w jakimś tam zakresie, że to może zająć, bo w takim zakresie to ja, wiesz, jestem w stanie powiedzieć od ręki x do 2x. Nie? Tak, no dokładnie. To... Jeżeli to, to tamto, a jeżeli tamto, to to. No. Tu chodzi o to, żeby być naprawdę teraz bardzo precyzyjnym, z konkretnymi przykładami, jak coś wykonamy, z konkretnymi, wiesz, takimi... odnośnikami, nie? Że wiesz, że to możemy, jeżeli to wykonamy w taki sposób, to zajmie tyle dni, jeżeli w taki sposób, to może zająć tyle. Nie? I na tej podstawie tak naprawdę operowanie i na tej podstawie też proponowanie rozwiązań. I teraz przenosząc to z takiej rozmowy, wiesz, naszej z klientem na typowy zespół produktowy, który dalej pracuje w Scrumie, dalej jest Agile, nie? Dalej... Tak, to wiesz, to fix nie wywala ci dalej, w ogóle tej metodologii. Dalej nie? To estymuje, nie? Dalej ma ten pełny wgląd. Różnica jest taka, że teraz tak naprawdę trzeba brać pod uwagę też trochę inne możliwości, że to nie musi być zakodzone od zera. Jeżeli znamy jakieś rozwiązanie, które może to rozwiązać, mówmy o tym i zamiast estymować coś na 13 story pointów, to mówimy jeden. Tak, bo użyjemy out zero. No, dokładnie, nie? Bo od razu to zadziała. Nie? Wbudowane wszystkie te feature'y, które chcecie. Tak. Nie? To też jest ważne, żeby klient o tym wiedział, że będziemy korzystać, wiesz, tam z zewnętrznych serwisów i też żebyśmy mieli na to jakiś budżet, nie? Bo to też zawsze tak. Się do tego potem sprowadza. Znaczy, to trzeba dobrze zakomunikować, nie? Bo to jest właśnie ten rachunek zysków i strat, nie? Że powiedzieć, że hej, to będzie kosztować od teraz co miesiąc, nie wiem, 90 dolców, ale jednocześnie nie będzie kosztować 4 tygodni pracy dwóch deweloperów. No i to już właśnie powinno być przedstawione na tych estymacjach, nie? Jeżeli robimy custom, to x dolarów, jeżeli używamy out zero, to $90 miesięcznie. Tak, nie? I potem
pokazujecie to, że ile to jest tak naprawdę rocznie tak. I wychodzi wam, że za development tego feature'a to tak na 5 lat to tak. mamy. Nie? Tak. I okej, okay, weźcie to od zero, jak to będzie stać, to napiszemy to po swojemu. No, dokładnie. Nie? Więc powiem ci, ja jestem bardzo podekscytowany tą zmianą, która w sumie wchodzi, która tak, już jest. Tak, to już się dzieje. Nie? To nie można powiedzieć, że to się będzie działo. To się dzieje już i to widać po prostu na każdym kroku. To jest, wiesz, dla nas to jest powrót do przeszłości, dla wielu to jest tak naprawdę nowa rzeczywistość, nie ma co ukrywać. Nie? To jest taki ciekawy, wiesz, sinusoidalnie, jak to wygląda. Wiesz, musimy zarobki obniżyć, żeby były takie jak kiedyś. I... No, myślę, że tego by ludzie nie chcieli, więc do tego nie namawiajmy, ale fakt, że tak naprawdę wrócimy troszkę wcześniej po to, żeby właśnie dostarczać wydajniej, szybciej i bardziej odpowiedzialnie, dla mnie to jest naprawdę ciekawa rzeczywistość, mhm. nie? Kompletnie zmieniająca podejście. I jednocześnie dająca naprawdę, jeżeli komuś zależy na rozwoju, to jest właśnie ten super moment, bo to jest moment, kiedy naprawdę musisz wchodzić w o wiele inne tematy niż do tej pory. Na pewno taka bardzo wąska specjalizacja w tym momencie to nie jest najlepsza droga. Nie. Musisz mieć otwarty umysł na wszystko, co się dzieje dookoła w tym całym świecie webowym tak naprawdę, nie? Dokładnie. Bo wytwarzą nam się teraz takie dwa światy. Albo będziesz robił AI, albo będziesz robił weba, nie? A w webie nie możesz być już teraz tylko frontasiem, backendem czy... Bakusiem, o właśnie, do tego słowa mi daleko. A testuś też jest taki ten? Nie wiem, ale możemy wprowadzić. Czy testusiem. Nie, musisz być naprawdę tym one man army i ogarniać to wszystko bardzo ładnie. Okej, wyspecjalizuj się w jednej rzeczy, ale naucz się tych dodatkowych. Nie? Dokładnie. Nie? Że zacznij od czegoś jednego, specjalizacja, potem lecimy do wszystko obok. Nie bój się tego, że nie wiem, nie będziesz perfekcyjny. Fakt, że będziesz w stanie wziąć po prostu cały feature na siebie, dowieźć go w wysokiej jakości, tak żeby po prostu działał, przynosił wartość, będzie o wiele bardziej wartościowe niż to, czy znasz wszystkie możliwe keywordy w Reakcie, jakie istnieją. No, dokładnie. Nie musisz być mistrzem, wystarczy, że jest jedna rzecz, w której naprawdę wymasterowałeś. Pamiętaj, biznes kodu nie ogląda. To jest najlepsze podsumowanie dzisiejszego odcinka. Biznes ani nie ogląda kodu, ani nie ogląda architektury. Biznes patrzy na to, czy słupki się zgadzają, dokładnie. I czy aplikacja jest wydajna, i czy feature'y są dostarczane odpowiednio szybko. A o tym też musimy kiedyś nagrać odcinek, na co tak naprawdę patrzy biznes przy już działających aplikacjach. I myślę, że to już jest pomysł na kolejny odcinek. A tym gestem, miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy. Tutaj wszystkich zachęcam standardowo do lajkowania, komentowania. Jeżeli są w ogóle jakieś tematy, jakieś newsy, które chcielibyście, żebyśmy skomentowali, śmiało wysyłać maila na podcast@tsh.io. Można też wrzucać w komentarze, tam nasi ludzie śledzą. Tak jest. Więc jak najbardziej to wszystko do nas dochodzi i jesteśmy w stanie nawet odpowiadać. Wow, nie? I to bez jaja. Chociaż. Tego mogłeś nie mówić. Ale. W takim razie co? Myślę, że tym akcentem możemy kończyć. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć.